wszystkie piły po zimie trzeba doregulować. O! Cześć wszystkim, znowu jesteśmy, kontynuacja. Siema. Cześć Maciej, kontynuacja. Słuchajcie, mamy teraz piłę MSA 280, jest to ta piła z tych, które my na przykład nie bardzo przepadamy, bo mają ten gaźnik jeszcze taki z jedną śrubą regulacyjną. Zaraz musimy poprawić, po zimie jest. Większość tych pił, które dzisiaj mamy, to są takie do regulacji. Pogoda się zmieniła, prawdopodobnie w zimę też były użytkowane. A teraz się klimat zmienił, w tym sensie, że no cieplej jest, ciśnienie jest inne, wilgoć w powietrze jest i wszystko jest do regulacji, więc musimy je podregulować. Ale nie lubimy tych gaźników z jedną śrubką. Tutaj zobaczcie, jest jedna tylko do regulacji. Może są osoby, które preferują takie gaźniki, ale my do nich nie należymy. Piła MS 280 Stila to jest taka piła dość spora. Dość spora, no to chodź, tam pójdziemy. Dość spora. Ma już sporo mocy, to jest 54 cm sześcienne i 3,8 konia, także sporawa ta piła jest i ma sporo mocy, chociaż wydawało i dużo, taka większa jest, nie, ta piła, no. Rozmiarowo. Długa taka, ale wąska. Długa, wąska, ergonomiczna, to o co zawsze walczy producent, żeby ta piła była taka komfortowa do użytkowania. Ciekawi jesteśmy, jak ona będzie chodzić. Musimy ją tutaj dawkę chyba wzbogacić, bo jest za uboga. I będziemy ją testować w takim krótkim teście. Nie było na kanale u mnie sporo tych pił Stila, ale może to się zmieni. Filtr jest taki plastikowy, dosłownie plastikowy. Ostatnio robiłem materiał. Trochę przepuszcza, zobacz. No przepuszcza, zobacz. Pokaż. I to sporo przepuszcza, nie? Takie. Czy to z wierzchu, bo tam w środku czysto jest. No. Ostatnio robiłem taki film o filtrach i też taki był plastikowy do chińskich pilarek. Ciekawe, jak tamten się będzie spisywał. Ten trochę przepuszcza. Masz, Maciej? Zaraz dokręcimy, ale wiesz co, weźmy, tutaj są dwa otwory, zobacz, tutaj można gaźnik zastosować na dwie, tak, na dwie śruby. Także były prawdopodobnie w tych piłach i gaźniki takie no porządne już, a tutaj akurat jest taki z takim gaźnikiem z jedną śrubą regulacyjną. A też ma blokady. No jak? I to jest właśnie cały ból tych blokad. Ciekawe, czy jeszcze coś można podkręcić. Nie widzę, słońce zaszło. Jak się okazuje, różne piły mają różne osoby. Poprawa. Ty, ona ma 3,8 konia, to można ją tutaj przygotować na grubszym. No, to mi zawieszenie jakieś. Miękkie, nie? Tak. Wibracje ci przyzostają, czy nie? Troszkę, albo
całe trociny lecą. No ty. Ty, ta piła się nam wydawała taka... plastikowa. No, a to taką mam odzyw. Idzie. No. A to jest jednak, wiecie co? To jest takie ciekawostka, że zobaczcie. Pół kartera jest aluminiowego, a pół plastikowego. No, zobaczcie. Rzadkość. Tak to połączone jest. A wiecie co? I to jest piła, która ma kopytko. Jest moc. No, 280, 3,8 konia. Tak, ten łańcuch to taki zjadliwy. No. Tylko tej regulacji brakuje trochę, wiesz, w niej, nie? Ona nie, tak... ale dobrze, już teraz ciut ruszyłem śrubką i dobrze idzie. Trochę słychać, jakby te powietrze takie brało, nie? No to ale... wiesz, to jest jeszcze tam ale... kwestia budowy. No tak, też. Tak, tak, no, ale, nie wszystkie ale ma powera, ma. Tak, tak. Z drugiej strony tego krzywala można było pociąć w klot ten... Jeszcze z jeden obetny, bo ono i tak w środku jakaś te... Czarnawa. No to obetniemy tam. A to co, te czarnawe przeszkadza? Niby nie, no ale to wiesz. Paliwa nie chciałeś nalać, pamiętasz? A. Tam tylko troszkę na dnie było. No dobra, to idziemy zatankować. No. Zaraz zatankujemy i dokończymy cięcie.
I co ty na to? Słuchaj, piła z potencjałem, ale brakuje jej porządnego gaźnika. Tak, ona już chyba już trochę podpracowała swoje. No, ale brakuje jej porządnego gaźnika. Albo nowego w tym stylu, albo inny typ z dwoma śrubami regulacyjnymi, tak, górnych i dolnych obrotów. Słuchajcie, jak macie takie piły i macie te gaźniki w lepszej wersji z dwoma śrubami regulacyjnymi L i H, to dajcie znać, to właściciel też sobie zakupi, bo tutaj ewidentnie brakuje tej regulacji. A wy, jak kupujecie piły, to zwróćcie na to uwagę, żeby te nowe, które kupujecie pilarki, też miały regulację L i H, bo ta z jedną to jest takie na pi razy drzwi się ustawia. Także nie polecamy tych piłek takich z jedną śrubką, nie macie? No ciężkie do ustawienia. Bardzo jeden ciężkie. Jeden malutki moment ma, gdzie dobrze chodzi, a... To te, te... Często trzeba regulować, bo pogoda... Ta regulacja z jedną śrubą to jest do pił, powinno być do pił z takim wąskim zakresem obrotu, czyli niskoobrotowych. To jeszcze ale jak to jest szeroki zakres obrotu 14 tysięcy, to nie ma szans, trzeba mieć dwie śruby. No właśnie. No. Dobra, no widzimy, jak nie fajnie. Moc jest. Piła z potencjałem, tylko szkoda, że nie mamy egzemplarza, jeśli takowe są z tym gaźnikiem bardziej rozbudowanym. Nie, Maciej? Tak. No nie wszystko można mieć. Ale mocy to ma, idzie. Fest. No jest, fajnie. Dobra. No. Ładnie wygląda, ładna stylistyka akurat tego modelu. Podoba mi się. Taki trochę już taki nowocześniejszy, tak jak te nowsze pilarki. 2007 rok piły. 115 decybeli. Już swoje pochodziła, nie ma co gadać. No, trochę pochodziła. Koń ma 3,8 konia, także taka już mocniejsza. Czekaj, tu jest łańcuch 3,8 czy 4? Czekaj, tu jest 3,25 chyba, wiesz? Pokaż. 16 prowadnica. 1,6 mm. 3,25, ale na 1,6. No, czyli to jest sztylowski, typowo sztylowski zestaw tnący. Także cóż. Piła z potencjałem, mocna do większych prac już i na tym kończymy. Tak, idziemy testować kolejne. Kolejne, także za chwilę wracamy, pozdrawiamy i na razie. Cześć.